Cześć! To wideo jest pierwszym z sześcioczęściowej serii, w której podzielę się z Tobą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, jak zrobić sklep internetowy na WordPress Commerce. Podczas tej sześcioczęściowej serii pokażę Ci krok po kroku, jak uruchomić Twój sklep internetowy właśnie na WordPress WooCommerce oraz jak skutecznie promować go w internecie. Ja nazywam się Dariusz Picharski i już od kilku lat pomagam Wam tworzyć strony i sklepy internetowe lepsze, ładniejsze, bardziej funkcjonalne i takie, które. Na was zarabiają. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, możesz to zrobić właśnie teraz. A w dzisiejszym odcinku, pierwszym, który otwiera właśnie tę serię, pokażę Ci, jak i gdzie kupić domenę oraz hosting. Zainstalujemy sobie na naszej domenie certyfikat SSL, zainstalujemy sobie WordPressa, wstępnie go skonfigurujemy oraz zainstalujemy wszystkie niezbędne wtyczki oraz motywy, na których będziemy pracować, tworząc właśnie sklep internetowy na WordPress WooCommerce. Co bardzo ważne w tej serii, będziemy korzystać tylko z darmowych narzędzi. Dlatego jedynym wkładem w uruchomienie tego sklepu jest po prostu Twój czas oraz Twoje szczere chęci. Nie przedłużając, już zaczynamy. I przechodzimy już do części praktycznej. Na ekranie mojego monitora możesz teraz zobaczyć stronę CyberFolks, a konkretnie ich główną stronę. Na której możemy dokonać zakupu domeny oraz hostingu. Te dwie rzeczy są niezbędne, aby mieć jakąkolwiek stronę internetową, jakikolwiek sklep internetowy. Domena, czyli adres, twój unikalny adres, twojej strony, twojego sklepu, z którego będzie, pod którym będzie czytywać się właśnie twoja witryna oraz hosting, czyli taki komputer, który pracuje 24 godziny na dobę. Jest to miejsce, z którego po prostu Twój sklep, Twoja strona internetowa się wczytuje. I tak ja właśnie jestem związany z firmą CyberFox od 9 lat. Zanim jeszcze w ogóle pomyślałem, że będę tworzył strony internetowe zawodowo. Bardzo jestem zdolny ze współpracy, przez ten czas naprawdę układało nam się bardzo dobrze. Cenię sobie zwłaszcza biuro obsługi klienta, gdzie, gdzie pomoc jest naprawdę bardzo szybka. Tak więc tutaj na stronie głównej CyberFox mamy wyszukiwarkę domen. Wpiszemy sobie jakąś domenę, na przykład przykładowy sklep.pl. Należy dokonać zakupu, tak jak w każdym sklepie internetowym, właśnie domeny interesującej Was. Tutaj mamy domeny z różnymi końcóweczkami. Jeśli prowadzicie działalność na terenie naszego kraju, to zachęcam do skorzystania z końcóweczki.pl. Takie strony się dużo lepiej pozycjonują. I jeśli znajdziecie interesującą Was domenę, oczywiście wkładacie ją sobie do koszyczka, dokonujecie zakupu. I jedna z tych dwóch rzeczy już jest za nami, czyli domena. Następnie należy kupić hosting, i tutaj ja, w, tych, w tej serii, gdzie będę dzielił się z Tobą swoją wiedzą, jak postawić sklep internetowy na WordPress WooCommerce, zachęcam właśnie do skorzystania z hostingu dedykowanego właśnie stronom, sklepom na, na WordPressie. Jest to hosting WordPress, jest dużo szybszy niż zwykły hosting. Właśnie mamy tutaj taką informację, że. Dzięki temu hostingowi WordPress, czas otwierania, czas ładowania się całkowity Twojej witryny może ulec nawet o dwie sekundy przyspieszeniu. I tutaj mamy cztery warianty do wyboru, i niejako firma CyberFox wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom i informuje nas bardzo fajnie, w przystępny sposób, który pakiet będzie dla nas odpowiedni. Jeśli stawiamy sklep internetowy, mamy właśnie taki pakiet WP Go, który kosztuje za pierwszy rok 159 zł. Jest to już bardzo fajny pakiecik, bo mamy tutaj oprócz tego, że jest to hosting dedykowany WordPress'owi w technologii Redis, wspierającej Lightspeed i LS Cache, mamy także monitoring SEO. Bardzo fajna rzecz, zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą lub mają zamiar prowadzić sklepy internetowe, jest to taka strona. Gdzie, gdzie wpisujemy sobie nasze frazy, które nas interesują, a jeśli będziemy prowadzić sklep internetowy, to wiadomo, że tych fraz będzie dużo i możemy monitorować, jak nasze zakładki, nasze strony produktów zachowują się właśnie pod kątem pozycjonowania, czy, czy ich pozycja rośnie, czy też wręcz przeciwnie spada, i możemy w ten sposób reagować. Tak, także fajne narzędzie wspierające SEO. Tutaj, także jeśli chodzi o ten pakiet, mamy transfer i, kont i konta e-mail bez limitu. I co ważne, jak w każdym pakiecie od CyberFox mamy certyfikat Let's Encrypt w cenie hostingu. Tak więc tutaj proponuję właśnie sobie wybrać tę opcję za 159 zł w pierwszym roku. Link oczywiście do hostingu i, i, i do strony CyberFox w opisie tego filmu. A teraz już przechodzimy sobie do mojego panelu, do mojego panelu na moim właśnie hostingu w CyberFox, który mam kupiony. Tutaj dodamy sobie domenę, którą również kupiłem. Oraz, tak jak mówiłem na wstępie, zainstalujemy sobie zarówno certyfikat SSL, jak i zainstalujemy WordPressa. No i przejdziemy już do tej konkretnej, praktycznej części tego wideo, w której pokażę, Ci, jak postawić sklep internetowy na WordPress, WooCommerce, korzystając tylko z darmowych narzędzi. Będzie to dość unikalna, jeśli chodzi o polskiego youtuba seria, ponieważ takiej serii na polskim youtubie nie ma. Także myślę, że wyjdzie bardzo fajnie i bardzo pożytecznie dla Was, tak abyście mogli te swoje biznesy przynosić do sieci i czerpać z tego realne korzyści. Dobrze, nie przedłużając już dodamy moją domenę tutaj na moim koncie hostingowym. Zaznaczamy opcję zainstaluj WordPress z Redis. Klikamy dodaj domenę i jak widzisz domena została utworzona. Następnie klikamy tutaj strona główna wrócimy sobie i zainstalujemy sobie na naszej świeżo dodanej domenie certyfikat SSL. Klikamy tutaj w opcji zaawansowane certyfikaty SSL. Następnie klikamy utwórz swój własny certyfikat. Zaznaczamy darmowy certyfikat Let's Encrypt. Tu mam już od razu napisaną właśnie domenę. Klikamy zapisz. I jak widzimy instalacja certyfikatu SSL darmowego Let's Encrypt przebiegła pomyślnie. Następnym krokiem jest instalacja już samego WordPressa na domenie, którą, na której tutaj będę pracował i tworzył dla was sklep internetowy. Wchodzimy sobie tutaj w stronę główną, wybieramy właśnie nazwę naszej domeny i na samym dole tutaj mamy instaluj WordPress. Na hostingu w CyberFolks mamy właśnie bardzo przejrzysty, intuicyjny i prosty autoinstalator aplikacji, między innymi właśnie aplikacji WordPress na której będziemy budować nasz sklep internetowy i klikamy tutaj w ten przycisk Instaluj tę aplikację, następnie wybieramy nazwę naszej domeny HTTPS. Już mamy zainstalowany certyfikat bez www. Rekomenduję właśnie tę opcję ostatnią HTTPS dwukropek slash, slash i nazwa naszej domeny. Ścieżkę tutaj wykasowujemy sobie, następnie ustawiamy login oraz hasło do, pale, do panelu przepraszam, administracyjnego WordPressa pamiętajcie, aby ten login i hasło było naprawdę mocne. Ma to duże znaczenie. To ma duży wpływ właśnie na to, czy Wasza strona będzie podatna na ataki hakerów. Te hasło musi być mocne, dlatego możecie zostawić te wygenerowane przez Autoinstalator. Po wpisaniu loginu oraz hasła klikamy przycisk Zainstaluj. I w tym momencie wystarczy poczekać dosłownie dwie minutki, aż WordPress nam się zainstaluje na naszej domenie i po tej króciutkiej instalacji widzimy dwa linki. Pierwszy to jest bezpośrednio prowadzący do naszej strony, na której mamy zainstalowanego właśnie świeżo WordPressa, a drugi jest to link do panelu administracyjnego WordPressa, który zawiera nazwę naszej domeny, łamane na wp-admin. To jest taka domyślna ścieżka do panelu administracyjnego WordPressa i właśnie w ten link sobie teraz kliknę i zostanę przekierowany do panelu administracyjnego na moim świeżo zainstalowanym WordPressie. Tutaj jest taka ikonka wtyczki Lightspeed, która została automatycznie również zainstalowana, bo właśnie hostingi w Cyberfox mają tą technologię Lightspeed LS cache. Ale o wtyczkach jeszcze porozmawiamy sobie za chwilę. No i teraz w kolejnym kroku będziemy sobie już tego WordPressa konfigurować pod ten nasz sklep internetowy oraz wgramy szablon demo. Naszego sklepu internetowego, który będzie wyglądał właśnie tak. Jest to szablon, jeden z dwóch darmowych szablonów motywu Wustify. Motyw Wustify jest to jeden z najlepszych darmowych motywów, jeśli chodzi o budowę sklepu internetowego na WordPress WooCommerce. I właśnie w tej serii pokażę Ci najprostszy, moim zdaniem, i najszybszy sposób na budowę sklepu internetowego na WordPress WooCommerce. Właśnie wykorzystamy w tym celu gotowy szablon. Zaimportujemy go sobie właśnie w takiej formie, jak tutaj teraz widzicie, z wszystkimi zakładkami, z wszystkimi produktami oraz dostosujemy, pokażę Wam, jak go dostosować pod wasz, pod wasz sklep internetowy, tak? Wstawić Wasze tutaj treści, Wasze zakładki, Wasze produkty, Wasze zdjęcia, Wasze opisy, Wasze ceny. Ale mając właśnie taką podstawkę w formie takiego gotowego szablonu, który się importuje dosłownie w 5 minut, Wasza praca ulegnie, bardzo, bardzo mocno skróceniu, jeśli chodzi o czas, oraz dużo rzeczy będzie Wam po prostu prościej zrobić, tak? Po prostu przerobić, niż, niż tworzyć koło na nowo. Dlatego sobie właśnie za chwilę będziemy instalować ten, 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 ten szablonik, oraz skonfigurujemy sobie WordPressa wstępnie, zainstalujemy niezbędne, darmowe wtyczki i będziemy już pracować właśnie nad Waszym sklepem internetowym. Co się zaś tyczy samego panelu administracyjnego WordPressa, nie będę omawiał tutaj teraz tych wszystkich zakładek, byłoby to bez sensu, ponieważ i tak za chwilę byście tego nie pamiętali, dlatego to wszystko wyjdzie w praniu, w praktyce, tak jak właśnie za chwilkę, tak? Przejdziemy sobie tutaj do ustawień, do ustawień ogólnych i w ustawieniach ogólnych należy zmienić tytuł witryny. Tutaj możecie wpisać nazwę Waszej firmy, Waszego sklepu, Waszej strony, tak? Wpiszemy powiedzmy sklep internetowy. Opis, czyli krótkie, krótki opis tego, czego dotyczy ta strona, czego dotyczy ten sklep. Powiedzmy, napiszemy sobie odzież. Zapisujemy sobie tutaj zmiany. Następnie wchodzimy w bezpośrednie odnośniki, i tutaj w bezpośrednich odnośnikach e, zmieniamy po, e, bezpośrednie odnośniki na nazwy, wpisy, tak aby wasze linki były po prostu przyjazne, zarówno dla oczu, jak i dla wyszukiwarki Google. Zapisujemy. Zmiany i przechodzimy do zakładki Wygląd, Motywy, i tutaj odnajdziemy właśnie ten motyw Wistify oraz go sobie zaimportujemy w wersji, właśnie w takiej wersji, w takiej wersji szablonu darmowego. Są tutaj dwa darmowe szablony do wyboru. Ja wybrałem ten pierwszy, niejako domyślny, jest jeszcze taki. Oczywiście możecie sobie ten też zaimportować, też bardzo ładny. Przechodzimy sobie tutaj, właśnie do Wygląd, Motywy, klikamy Dodaj. I tutaj wpisujemy nazwę naszego motywu. Oczywiście, link do tego motywu jest także w opisie tego filmu. Możemy na dwa sposoby wygrać motyw, zarówno tutaj wpisując właśnie w wyszukiwarce, oraz ręcznie po prostu wygrywając go na serwer tak, w formie pliku zip, który możecie ściągnąć właśnie ze strony, do której macie link w opisie. Tak jest po prostu szybciej, tu wpisuję nazwę motywu. Wyszukało mi, klikam zainstaluj. Aktywujemy, klikając przycisk Włącz, i mamy już ten motyw tutaj jak najbardziej aktywny. Po instalacji tego motywu Wustify w zakładce Wygląd Wustify Options, taka opcja nam się właśnie pojawiła. Klikamy sobie właśnie na tę opcję, i tu mamy taki przycisk Install Wustify Library. Zainstalujemy sobie właśnie bibliotekę tego motywu. Klikamy sobie właśnie tę opcję. Chwilkę poczekamy. Następnie klikamy ten przycisk Import Demo i zostaniemy właśnie przeniesieni do takiego instalatora, właśnie tej strony Demo. Klikamy przycisk Start. Tutaj możemy wybrać sobie właśnie jeden z tych dwóch darmowych motywów. Wybierzemy sobie ten pierwszy, klikamy Select. Następnie klikamy przycisk Next. Tutaj rozwijamy te listy Advanced, czyli zaawansowane, i tutaj widzimy, że ten motyw zainstaluje także niektóre wtyczki, które będą potrzebne właśnie do, do działania prawidłowego tego sklepu. Jest to właśnie m.in. wtyczka WooCommerce, czyli wtyczka odpowiedzialna za silnik sklepowy na waszej stronie na WordPressie. Wtyczka Contact Form, czyli najbardziej popularna wtyczka do wysyłki formularzy kontaktowych, kontaktowych z waszej strony wtyczka Elementor, czyli najbardziej prosty, intuicyjny edytor do budowy stron internetowych. Właśnie to jest chyba najważniejsza wtyczka, jeśli chodzi o budowę wizualną waszej strony, waszego sklepu. Wtyczka Instagram Feed, która pozwala na wyświetlanie na waszym sklepie między innymi postów z waszego właśnie Instagrama. Dalej mamy wtyczkę WooCommerce Wishlist, która pozwala tworzyć nam listy życzeń w waszym sklepie internetowym. I wtyczka Variation Swatches, czyli będziemy mogli za pomocą tej wtyczki w fajny sposób, zaraz pokażę na przykładzie tego sklepu, fajny sposób pokazywać opcję wyboru np. koloru czy, czy, czy rozmiaru, właśnie w taki fajny, przejrzysty, intuicyjny sposób. Także klikamy install, zainstalujemy właśnie te wtyczki razem z naszą stroną demo. Nam się poprawnie zainstalujemy, zainstalowały, przepraszam, i w na następnym kroku klikamy po prostu Start Import. I tutaj ten import trwa około 5-10 minut, także po prostu trzeba cierpliwie poczekać. I jak widzimy, strona zaimportowała się. Mamy przycisk View Your Website, gdzie możemy właśnie zobaczyć nasz świeżo zaimportowany sklep internetowy. I jak widzisz, zaimportował się on właśnie w takiej samej formie, w jakiej pokazywałem Ci na stronie demo producenta. Twórcy tego motywu Ustify. Ustify dostępny jest także w wersji premium, gdzie do wyboru jest z tych stron demo kilkanaście. W wersji darmowej mamy, mamy opcję dwie. Bardzo fajne. Przekonasz się, że naprawdę na tym darmowym motywie można zbudować bardzo wiele. Bardzo fajny sklep internetowy. Dobrze, wrócimy sobie teraz do panelu administracyjnego WordPress i dokończymy konfigurację wstępną właśnie WordPressa oraz doinstalujemy pozostałe. Niezbędne inne wtyczki, które, które będą potrzebne do prawidłowego działania Waszego sklepu na WordPress WooCommerce. Wchodzimy sobie w panel administracyjny. Możemy tutaj, właśnie, najeżdżając na, na nazwę naszego sklepu, klikając Cockpit, zostaniemy automatycznie, właśnie, cofnięci do panelu administracyjnego WordPressa i możemy analogicznie w drugą stronę również przejść do widoku naszej strony, klikając albo tutaj nazwę naszego sklepu, albo po prostu odwiedź witrynę. Tak? Tak, właśnie przełączamy widok między panelem administracyjnym a po prostu widokiem naszego sklepu w przeglądarce. Wrócimy sobie do, do kokpitu, i tutaj mamy już zainstalowane różne wtyczki. Mamy zainstalowaną innymi właśnie wtyczkę WooCommerce. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić po imporcie strony demo sklepu internetowego, należy wejść w ustawienia w ogólne oraz, przepraszam, ustawienia czytanie. I w ustawieniach, czytaniach tutaj na dole mamy taką opcję Widoczność dla wyszukiwarek. Należy zaznaczyć checkboxem, poproś wyszukiwarki, wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Zaimportowaliśmy gotową stronę, na której były już gotowe produkty, i po prostu trzeba, tak jakby powiedzieć Google, żeby ona tej strony na razie tego sklepu nie indeksowała, żeby nie zaindeksowała tych wszystkich produktów, które nam się zaimportowały. Tak? Będziemy tworzyć naszą witrynę. Gdy już skończymy, to odznaczymy ten ptaszek tak, aby wtedy dopiero Google mógł zaindeksować nasz sklep. Zapisujemy zmiany. Następnie przejdziemy sobie do zakładki strony, wszystkie strony. I tutaj mamy właśnie strony, wszystkie, które nam się zaimportowały z tego gotowego szablonu. W pierwszym kroku należy je po prostu spolszczyć, tak? Bo jak widzicie, mamy zakładkę kart, strona koszyka, mamy checkout, strona zamówienia, to wszystko sobie za chwilę spolszczymy. No, taki jest właśnie minus tworzenia stron na szablonie, że on zaciąga zazwyczaj w języku angielskim, właśnie te strony, e, zakładki. Należy po prostu je spolszyć. Gdybyście chcieli, możecie oczywiście stawiać sklep na WordPress, WooCommerce e, przy użyciu tego motywu Woostify bez zaciągania strony demo, tworząc po prostu od podstaw każdą zakładkę, e, każdą stronę. Tutaj wybraliśmy taką drogę, gdzie, gdzie bazujemy na zaimportowanej stronie, dlatego będziemy robić to akurat tak, a nie inaczej, tak? Wchodzimy sobie właśnie w edycję tej zakładki kart. Zobacz, zobaczcie, jeśli najeżdżam na każdą z tych zakładek, pojawia mi się opcja Edytuj. Edytuj także w Elementorze. O tym będzie później. Na razie nas interesuje ta opcja Edytuj. Klikamy sobie Edytuj. Zostaniemy przeniesieni w okno edycji właśnie zakładki koszyk. To zamykamy krzyżykiem i tutaj po prostu wpisujemy zamiast kart koszyk. Aktualizujemy zmianę. Należy także zmienić bezpośredni odnośnik. Bo on dalej tutaj widnieje jako kart już pokazuje o co chodzi. Gdy kliknę zobacz podejrzyj w nowej zakładce to zobaczcie że mam w, w adresie nazwę mojej domeny umane na kart. Tak? to jest właśnie ten bezpośredni odnośnik który należy po prostu również spolszczyć tak wpisujemy tutaj nasze swojskie polskie słowo koszyk. Klikamy Zaktualizuj. Wychodzimy sobie klikając tą białą literkę W. Zakładkę. Koszyk mamy ogarniętą i w analogiczny sposób będziemy sobie spuszczać kolejne nasze zakładki. Dalej mamy zakładkę Checkout, czyli zamówienie. I tutaj właśnie sobie wpiszemy słowo zamówienie oraz w bezpośrednim odnośniku za. Zamówienie. Tutaj nie używamy oczywiście polskich znaków, nie używamy spacji. Za spację, jeśli masz bezpośredni odnośnik, składa się z dwóch słów, używamy myślniczka. Ale zamówienie mamy jedno słowo, także wpisujemy po prostu zamówienie bez polskich znaków. Klikamy zaktualizuj, wychodzimy sobie stąd. Dalej mamy zakładkę kontakt, klikamy edytuj. Oczywiście nie wszystkie zakładki, które tutaj nam się zaimportowały musicie mieć, jeśli nie chcecie mieć na swojej, strony, na swojej stronie zakładki kontakt, to po prostu usuwacie tę zakładkę za chwilę pokażę jak to zrobić wychodzimy tutaj do tego spisu tych zakładek zaznaczamy po prostu ptaszkiem tę zakładkę którą chcemy usunąć, masowe działania przenieść do kosza, zastosuj i po zakładce dobrze, dalej mamy zakładkę my account klikamy edytuj zakładka moje konto Klikamy zaktualizuj. Tutaj jeszcze moje myślnik konto. Tak jak właśnie mówiłem, z myślniczkiem. Zaktualizuj. Następnie mamy takie dwie zakładki: Privacy Policy i Privacy Policy. No druga zakładka to jest strona polityki prywatności. Ta pierwsza została z automatu niejako zainstalowana z WordPressem. Ta druga została zaimportowana. Z szablonu Wustify i ona została przydzielona, tak jakby ta zakładka, że ona ma być zarówno stroną polityki prywatności, jak i strony regulaminu. My sobie to rozdzielimy, będziemy mieli dwie osobne zakładki. Jedna właśnie będzie zakładką polityka prywatności, a druga oddzielna to będzie właśnie strona regulaminu strony. Dlatego na razie dzisiaj sobie to usuniemy, te dwie zakładki. Klikamy przenieść do kosza, klikamy zastosuj. I po prostu stworzymy dwie oddzielne zakładki. Klikamy strony, dodaj nową. Pierwsza strona, którą sobie tutaj dodamy, będzie to strona polityka prywatności. Klikamy opublikuj. Wychodzimy sobie stąd. Kolejną stronę właśnie dodamy będzie to strona regulamin sklepu. O regulaminie i polityce prywatności będę mówił w kolejnych naszych wideo. Są to bardzo dwie ważne zakładki, niezbędne abyście mogli uruchomić po prostu sprzedaż internetową przy użyciu bramek płatności. Dobrze, dalej mamy zakładkę Shop, to też sobie spolszczymy. Wpiszemy po prostu sklep, zaktualizuj. Tutaj również sklep. Wychodzimy sobie stąd. Dalej mamy WishList, czyli ta lista życzeń, zakładka z listy życzeń. Wpisujemy po prostu lista życzeń. Bezpośredni odnośnik również zmieniamy. Lista myślnik z czyn. Przypominam o nieużywaniu polskich znaków. Wychodzimy sobie stąd. I tutaj na razie byśmy sobie zostawili. To może usuniemy później. Tak, stworzyliśmy zakładkę Polityka Prywatności oraz regulamin sklepu i teraz przypiszemy właśnie te dwie zakładki, aby one były tymi właśnie zakładkami, jakimi są. Czyli wchodzimy sobie w narzędzia, przepraszam, ustawienia prywatność i w ustawienia prywatność wybieramy stronę polityki prywatności, czyli strona polityka prywatności, klikamy użyj tej strony. Następnie zdefiniujemy stronę regulaminu sklepu, wchodzimy w WooCommerce, wchodzimy w ustawienia. Wszystkie te funkcje w ustawieniach WooCommerce szczegółowo omówimy w następnym odcinku tej serii. Na razie tylko ustawimy stronę regulaminu sklepu. Wchodzimy sobie tutaj właśnie w zaawansowane. I tutaj regulamin. Właśnie wybieramy tę stronę. Regulamin sklepu. Inne strony mam już przypisane. Koszyk, zamówienie, moje konto. Jak widzicie, zmieniłem, spolszczyłem. Tutaj automatycznie również się wszystko po. Na ładnie spolszczyło. Regulamin, regulamin sklepu. Zapisujemy zmiany. A my przechodzimy już teraz do wtyczek i doinstalujemy kolejne niezbędne wtyczki. Tak aby nasza strona działała prawidłowo. Mamy tutaj zainstalowane wtyczki, które nam się zaimportowały razem z całym szablonem. Mamy też dwie, które usuniemy. Jest to Akismet Anty Spam i wtyczka Hello Dolly. One są nam niepotrzebne. Klikamy Usuń, Zastosuj, wtyczki nam się usuną. Razem z importem Razem z importem całej tej strony również zaimportowała nam się zakładka blog. Jeśli chcecie tego bloga usunąć, to należy wejść po prostu w stronę, wszystkie strony i zakładkę blog usunąć. Natomiast jeśli chcecie, aby na waszym, na waszym sklepie internetowym zakładka blog była, no to należy zainstalować wtyczkę, która będzie filtrowała spamerskie komentarze. Będzie to darmowa wtyczka anti-spam. Lekka, fajna wtyczka, która właśnie bardzo dobrze filtruje spamerskie komentarze. Oczywiście link do wszystkich wtyczek także w opisie tego odcinka. To jest ta właśnie wtyczka z tą pszczółką. Instalujemy. Wszystkie wtyczki, które wybrałem tutaj w tej serii, są wtyczkami darmowymi, bardzo prostymi w konfiguracji. Klikamy włącz. I teraz instalujemy kolejną wtyczkę. Będzie to wtyczka do optymalizacji grafik w naszym sklepie internetowym. Jest to wtyczka Robin Image Optimizer. Wtyczka z takim Robin Hoodem w Avatarze Właśnie ta. Klikamy zainstaluj. Klikamy włącz. I teraz konfigurujemy sobie troszkę tą, tę wtyczkę wchodzimy sobie w settings, w ustawienia tej wtyczki i tutaj mamy właśnie settings. Mamy kompresja, w jakim stopniu ma być, czy w małym, ma, mniejszym, małym, większym, tak. Ja proponuję ustawić na lossy. Tutaj możemy ustawić auto optimization on upload, czyli w momencie dodawania zdjęcia na naszą stronę będzie ono automatycznie właśnie optymalizowane. Dalej sobie schodzimy i mamy taką fajną opcję Resizing Large Images. Ona jest pomocna, jeśli byście dodawali duże zdjęcia, to ona automatycznie zmniejszy wam do, do rozmiaru, który tutaj sobie zdefiniujemy. I tutaj domyślnie jest ustawione 1600 pikseli szerokości rozdzielczość. Tutaj proponuję to zmienić na 1920. Dalej ustawiamy także, aby optymalizowało nam również miniatury. Między innymi miniatury naszych produktów w sklepie, i klikamy tutaj Save. I wtyczka Image Robin Image Optimizer została prawidłowo skonfigurowana. Dalej wchodzimy sobie znowu wtyczki, zainstalowane wtyczki, i tutaj dodamy sobie wtyczkę cookie low info. Wtyczki tutaj nową, jest to wtyczka, która będzie wyświetlała taki pasek. Informując o tym, że nasza strona zbiera ciasteczka. Jest to wymóg w krajach Unii Europejskiej, dlatego ta wtyczka po prostu być musi. To jest właśnie ta wtyczka. Klikamy zainstaluj. Oraz włącz. Przejdziemy sobie teraz do naszego sklepu internetowego. I jak widzisz, jest taki właśnie pasek, który informuje o tym, że zbieramy ciasteczka. Wracamy sobie do kokpitu WordPressa, klikając nazwę naszego sklepu Cockpit. chodzimy do wtyczek: zainstalowane wtyczki, i ostatnią wtyczką, jaką sobie zainstalujemy na ten moment, będzie to wtyczka bezpieczeństwa, wtyczka eTeams Security. Pamiętajcie, żadna wtyczka nie daje Wam 100% gwarancji ochrony przed wirusami waszej strony, ale po prostu lep lepiej mieć wtyczkę darmową, jak nie mieć żadnej ochrony. Co ważne, jest bardzo fajna ochrona właśnie na hostingu Cyberfox, ochrona WAF, która pomaga chronić waszą stronę internetową. To jest właśnie ta wtyczka z taką tarczą. Klikamy zainstaluj, to kolejna wtyczka, która jest bardzo prosta w swojej konfiguracji. Konfiguracja zajmuje dosłownie kilka chwil, kilka kliknięć. Aktywujemy tę wtyczkę i tu również nam się pojawiła właśnie zakładka tej wtyczki. Klikamy Security Check. Klikamy Secure Site. Tutaj klikamy przy HTTPS na HTTPS. Potwierdzamy nasz adres mailowy i potwierdzamy ochronę Brute Force Protection. Klikamy Klaus i to wszystko, jeśli chodzi o konfigurację ostatniej z wtyczek i Teams Security. I na ten moment nie będziemy instalować więcej wtyczek. Poznałeś najważniejsze. W dalszej pracy będziemy później korzystać z kolejnych, między m.in. właśnie do marketingu internetowego, bo w tej serii również będzie taki temat poruszony. Także to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek. Jeśli chodzi o budowę sklepu internetowego na WordPress, WooCommerce. W którym nauczyłem, pokazałem Ci jak zainstalować WordPressa, jak zainstalować certyfikat SSL, jak skonfigurować wstępnie WordPressa. Zaimportowaliśmy gotowy szablon, Woostify, spolszczyliśmy zakładki w tym szablonie, dodaliśmy niezbędne wtyczki i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że materiał, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę. I już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny materiał, właśnie z tej serii: jak postawić e, sklep internetowy na WordPress, WooCommerce. W części drugiej tej serii pokażę Ci, jak skonfigurować e, wtyczkę WooCommerce, która jest odpowiedzialna za cały silnik właśnie Twojego sklepu internetowego na WordPressie. E, spersonalizujemy również zakładkę sklep oraz zakładkę produktu w naszym e, motywie Woostify, który dzisiaj. Poznałeś. To wszystko na dzisiaj. Trzyma się. Cześć.